Dzień dobry, witam Was ponownie. Powiem Wam, że na fali poprzednich filmów chciałem poszerzyć tą hodowlę w pojemnikach stosunkowo niedużych i ze stosunkowo niewielką ilością żrzownic. Jak widzieliście, efekty są znakomite. Duże drżownice i bardzo duża ilość kokona. Dlatego, jeżeli chcecie poprowadzić taki kolekcjonerski, nazwę go, kolekcjonerski box, no to popatrzcie, jak ja będę go dzisiaj robił. Ze względu na to, że nie będziemy do tych boxów zaglądać zbyt często, musimy przygotować na tyle dobrą mieszankę, żeby drżownice nam się rozwijały i nie głodowały przede wszystkim. Jak zwykle w moim mikserze, zresztą już którymś z kolei opowiem Wam to kiedyś, zrobiłem jak zwykle mieszankę warzywno-owocową. Plus do tego fusy z kawy, jak widać, tu był ten kolor brązowy. I oczywiście wsypane są drobno zmielone skorupki z jajek. Tu wcześniej widzieliście ilość kartonu, który troszeczkę jest nawilżony. I do tego wszystkiego jeszcze dołożymy po prostu ogrodową ziemię. I to będzie nasza baza podstawowa na ten pierwszy, myślę, że pierwszy miesiąc. Dla bezpieczeństwa oczywiście po 2 tygodniach gdzieś myślę zajrzę, co tam się dzieje, ale nie powinno być żadnych dziwnych rzeczy. Taką mieszankę, w takiej mieszance będziemy hodować te drżownice. Pokażę Wam pojemnik. Ten jest akurat walny. Tutaj będzie pojemnik prostokątny i pojawi się też okrągły. Jeżeli będziecie chcieli to założyć, to myślę jedyny element istotny, no nie mniejszy niż litr. Bo jeżeli tam rzucicie 10-15 drżownic, one sobie też w takiej ilości poradzą w litrze. Ale tak jak tutaj, one są w większości, myślę, 2,5-3 litry. I to jest taki fajny pojemniczek na to, żeby, będę to nazywał, kolekcjonerski boks założyć. Jak to będziemy robić? Na sam spód damy jedną warstwę. Ja do każdego włożę taką porcję kartonu. Powiem Wam, dlaczego akurat taki. Kiedyś tam rozmawialiśmy, jaki karton jest najfajniejszy i myślę, że tak z mojego doświadczenia najszybciej rozkładalne są takie właśnie kartony po jajkach, czyli wytłoczki. Na drugim miejscu postawiłbym rolki, tutki z ręczników papieru toaletowego. No a następnym elementem to po prostu kartony. Ok, to mamy jeden. To samo zrobimy z drugim. Dam tutaj na spód. I przysypiemy. Przysypiemy. Chyba na trzeci to jednak mi zabraknie, więc trzeciego nie będę prezentował razem z Wami. Bo widzę, że
ta ilość, zrobiłem to około 5, no to myślę tutaj były 3 litry, no jednak troszkę za mało przygotowałem. Na 3 nie wystarczy, ale myślę, że 2 spokojnie. Ok, czyli zajmiemy się 2 sztukami. Tutaj są przygotowane żrownice, nie zobaczycie je, bo one się akurat w tym momencie schowały. Ale jest ich tym razem po około 30, jeżeli się nie pomyliłem. 32 gramy, popatrzcie, i teraz je tutaj wrzucę. To jest około 30 małych dżdżowniczek. W większości nie mają jeszcze obrączek, więc są młode. 30. Ważyły one łącznie, te 30 dżdżownic ważyło łącznie 16 gram. 16 gram. Ale o czymś zapomniałem, dlatego powiem Wam, że jeszcze chciałem im przygotować troszkę świeżyzny, oprócz tego, że dałem im wersję zmieloną, to na koniec dostanę też trochę świeżego. Ok. No mamy jeden boks. Zrobimy to samo. Mamy tu skórkę z banana i skórki z ogórka. Dlaczego akurat banan i ogórek? Bo są to jedne z lepiej przyswajalnych warzyw. One przerobią to bardzo szybko. Więc w ciągu miesiąca, jeżeli zajrzymy, powinno już tego nie być. No i druga porcja dżdżownic. Też może je zważymy. Tutaj mamy 34. I podobna ilość, 15-16 gram na 30 dżdżownicach, więc są to takie maluszki. Ok, i co? Pozostaje nam jeszcze dokonać zamknięcia. No i poza kamerą jeszcze dokonam opisu tego boksa. Myślę, że spokojnie z taką ilością pożywienia przetrwają miesiąc. A będziemy to kontrolować. Oczywiście w pojemniczku. Dobrze. Nie opowiedziałem Wam tego, a to może być dosyć istotne. Specjalnie daję włókninę, żeby dżdżownice nie wydostały się na zewnątrz, ponieważ w wieczku mamy zrobione otwory. Dżdżownice muszą oddychać, muszą mieć powietrze. Bez powietrza nie przeżyją, nie muszą mieć ich bardzo dużo, ale przynajmniej 15-20 otworów na takie pudełko jest konieczne. No i co? I będziemy obserwować. Jeżeli podoba Wam się taka forma hodowli dżdżownic, napiszcie, zalajkujcie, subskrybujcie kanał i do zobaczenia i do usłyszenia.